Co tu się dzieje? Ale sraka. Ej, masz takich dwóch typów, takich kostiumów fajnych, iść dym i robisz takie zdjęcia. To już jest antytalent w dupę. To jest antytalent. Dobra. Nie muszę wychodzić nawet. Ile to wszystko wyszło? Jakiego kraju to jest flaga? Argentyna. Dobrze. Es? Nie no, żartowałem. To nie Argentyna? Ej, racja, to chyba nie jest. Bo na odwrót kolory są. O kurde, mnie zblejtował słońcem z tego. Polsat może to jest, nie wiem. Ugotowaliście kiedyś omlet? W sensie, czy gotowaliście? Czy naprawdę tylko ja nie zauważyłem tego detalu w cutscenkach w GTA 5? W grze wcielamy się w trójkę różnych bohaterów. Ale czy zauważyliście, że cutscenki każdego z nich realizowane są w nieco inny sposób? W przypadku Franklina cutscenki wyglądają, jakby nagrywała je trzecia osoba. Kamera chyboczy się z każdym krokiem niewidzialnego operatora i płynnie przechodzi między postaciami, a nawet po prostu za nimi idzie. Cutscenki Trevora wyglądają jak z sitcomu. Kamera stoi w miejscu, często zoomuje, cięcia są nagłe, a ujęcia skupiają się przede wszystkim na postaciach. Cutscenki Michaela są za... To jest najgorszy z tej trójki. To spokojne, a ujęcia najlepsze? Bardzo starannie dobrane. Kamera jest bardziej statyczna. Takie podejście bardzo pasuje do bohatera i jego zamiłowania do kina. Obserwuj... Najgorszy ten, a najlepszy? Ale kiełba. Co jest? Co on robi? Co on robi? No zjadłbym no, jakby mi dali. Ale nie, bo ogórka nie lubię, już do dupy, już spieprzy mi smak. Ale mocny nóż. Ale ona jest w środku. Ej, co to jest, wołowe? Takie dziwne w środku. Czerwone, takie jakby... O kurde, ale dziwne. Mortadelka chrupiąca. To jest baran? Z czego jest w ogóle mortadela ty? W ogóle ona jest z mięsa? W sensie, serio pytam. Nie. Z jakiej mieszaniny w dupę? Z jakiej? Ej, nawet nie zła... Ale to jest cały chleb, no przecież bym tego w dupę nie zjadł. Pół bym zjadł może. W środku to ma jeszcze se podjadę. Cooking tips to save money. When you're done deep frying food, you might be tempted to throw away that dirty, nasty oil. Well... Don't. Instead, take a quarter cup of cornstarch and mix it with a cup of water. Add this... Kreta wpieprza do oleju. Dobra, skip. Zastanawialiście się kiedyś... Nie. O, ceceki Morgany. To mi się bardzo podoba. Ej, co się dzieje w dupa? To normalne? No ale kto wytrzyma 15 sekund z Morganą? To jest moja szczęka. W sensie, mam gigantyczny problem. Zjadam zęby hurtowo. Dziwny masz gust zjadać zęby w dupę. Jeśli umiesz narysować prostokąt, kropkę i niezdarne kółko, umiesz narysować hiperrealistyczne bańki. Najpierw wypełnij cały ekran czarnym kolorem. Na nowej warstwie narysuj biały okrąg. Jak widzisz, mój nawet nie jest równy. Teraz w środku rysujemy cztery kolorowe prostokąty. Wierzę w ciebie, umiesz narysować prostokąt. Aby dać więcej pozornych detali, niech będą w dwóch różnych kolorach. Okay. Blisko krawędzi naszego niezgrabnego koła dodaj kilka machnięć kolejnym trzecim odcieniem. Teraz czas na prawdziwy game changer. Białym pędzlem dodaj ostre bliki światła odbijające
odbijający się od naszej bańki w postaci blika, kropeczek widzą? I kresek przy krawędzi. Dla lepszego efektu możesz dodać więcej mniejszych bańek dookoła. Ale stop, nie rysuj. Po prostu zdublikuj warstwę, na której powstała bańka, zmniejsz kopię i przenieś ją tam, gdzie chcesz. Zrób to kilka razy i masz swój pierwszy realistyczny rysunek gotowy. Pracowałem. Okay. Stawiam 100 zł, że nie zauważyliście tego detalu w Spider-Man Miles Morales. Dobra, nie. Do góry nogami i kot nie wypada. Nie, on wypada? Nie pamiętam, chyba nie. Jedną z nowych rzeczy dodanych w rozszerzeniu jest telefon, za którego pomocą możemy rozpoczynać poboczne aktywności. Z którego roku jak się okazuje, stan baterii widoczny na pasku zmienia się wraz z postępem gracza. Kurde, no i przegrałem. Gdy ukończymy wszystkie zadania i wrócimy do otwartego świata, to Milesowi zostanie tylko 1% baterii. No bez baterii dalsza rozgrywka byłaby niemożliwa. Obserwuj po więcej. Co? To co się wtedy robi? Czego no... Co? Czym się go ładuje? Siema dziadek, przyszedłem się pochwalić, jadę do Niemiec do pracy na pół roku w końcu. Witam, Don Pedro. Czy zastanawialiście się kiedyś jako... O kurde, co to jest? Ogromni są tak naprawdę profesjonalni kulturyści? Zazwyczaj kiedy pozują oni indywidualnie lub obok zawodników na tym samym poziomie, to nie dostajemy odpowiedniej skali, żeby do końca uświadomić sobie, jak wielkimi górami mięśni oni są. Znalazłem fajne nagranie z zawodów w Czechach z minionego tygodnia, na którym na tej samej scenie stanął zwycięzca najlżej... Ty... Gapisz mu się na dupę? Co ty robisz? ...najlżejszej kategorii wagowej oraz tej najcięższej. Facet po lewej jest generalnie umięśnionym gościem z bardzo dobrą sylwetką. A mimo to, różnica między nimi jest kolosalna. Nawet nie umiem sobie wyobrazić, jak zawodnik po prawej wyglądałby na scenie obok zwykłego, nietrenującego człowieka. Chciałbym to kiedyś zobaczyć. Jakby wyglądał burger za 69 zł? Muszę przyznać, że na ten moment to najbardziej interesująca propozycja. Ten po prawej miał dupę jak krowa? Jesteście ciekawi, co wymyśliliśmy za tą kwotę? Moja propozycja czy na mięso? Bułka w stylu brioche, 300 gramów wołowiny z dwóch maszach po 150 gramów, porcje serami molet, dwa plastry pomidora, trochę jalapeno i trochę sałaty rzymskiej. Użyjemy też smażonych frytek. Serio 70 zł za burgera. Dajemy górę bułki, na to smażone frytki, pociechane jalapeno i przykrywamy serem mimolet. Do uduszenia i rozpuszczenia sera. Smażymy nasze smasze, doprawiamy solą i pieprzem. Tak wygląda w góra bułki i następuje składanie burger. Ciekawe, jak zajeda siad, witam. Da. Na spód bułki dajemy majonezik oraz sos sriracha, świeże warzywa w postaci rzymskiej sałaty oraz plastrów pomidora, dwa smasze wołowiny po 150 gram. Ale to nie jest jakiś polski burger z schabowym? Gram i korona naszego burgera, sprytek, jalapeno i sera. Posypujemy sparzoną cebulką i sosem sriracha. No ale gdzie góra bułki? Nie, w dupę, co się... Co tu... W dupę nie na tą... Co się stało? Nie, zene... 7 dych. By mnie serce bolało, jakbym to miał tyle zapłacić. Nie dał bułki nawet. Spróbuję na siebie. Gdzie leży Kambodża? W Azji, stolica Anglii. Londyn. W którym roku była bitwa? W 1410. Ile mini Mike ma wzrostu? 1,31 m. Kto zdobył Nobla? Einstein. Dzięki, Agros. Wie pan co wiem, okej. Okay. Proszę na siebie. Raper, który minął. Imię córki Majka. Zaczął aferę Fardęga. Najwybitniejszy Najman. Największy polski rasher. Gratulacje, nowy rekord. To do brata dzwonią z Google'a. Jak czegoś nie wiedzą. Ta, fajnie. Co to jest? Co się dzieje, ty? Nowy patch wyszedł chyba? Co się dzieje, widzowie? Fajna piosenka leci. Ej, oni robią jakieś jezioro? Ry. To ry? Ty to jest gdzie Rockstar? Oj, GTA 6 w LoLu wyszło. Jak rozpoznać? Lady Boya. Jak rozpoznać? Tak. Lady... Żartuję. To żartowałem.
No. Jak rozpoznać? No dobra, pokażę ci. Lady Boya. To pytanie pojawiało się pod każdym z moich filmów. Więc czas na to, żeby zdradzić wam ten sekret. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, na którą powinniście zwrócić uwagę. Czyli wzrost. Tajki z natury są dość niskie. Więc jeśli wasza wybranka ma powyżej 170 cm... Dobra, dyskryminuję powyżej 170 cm wzrostu. Powinna zapalić się wam czerwona lampka. Kolejny ważny aspekt to ciało. 3 giga, odprowadziła to. Mam pytanie, zaś takiego gościa, czekaj jak on miał, czy chodzi ci o jak on miał, poczekaj, Amon Ra, taki gość, Amon Ra, znasz go? Szerokość barków, rozmiar dłoni, wielkość stopy, czy tak zwane jabłko Adama. Ostatnia, ale najważniejsza rzecz, czyli dowód osobisty. W każdym dowodzie osobistym w Tajlandii znajdziecie tytuł Mister w przypadku pan... No to już na ułatwienia idzie, no. ...oraz Miss w przypadku pan. Jest to rzecz, która pozostaje niezmienna, właśnie dlatego będzie to najlepszy sposób na sprawdzenie, z kim tak naprawdę mamy do czynienia. Jak roz... Która postać najwięcej zarabia? Happy Hogan, nie wiem kto jest, czy Harley Quinn? Nie wiem kto jest Happy Hogan. Chroniarz Ironmana, skip. Co dietetyk sądzi o Miller niż Protein? Sprawdźmy skład i wartość odżywczą tego produktu. Na pierwszym miejscu w składzie mamy mleko częściowo... Miller niż Protein, dobra? ...i białka mleka, tak więc na razie ja to piłem, dobre to potem jest. Potem cukier i glukoza, czyli dwie postaci Tibia cukru. Tibia Tower już, dzisiaj, ale będzie tak to Oscar. Potem mamy jeszcze barwnik, stabilizator i dodatek pewnych... Ty, komu on dał 100k? ...ilości witamin. Jeżeli chodzi o kalorie, mamy tutaj 80 kalorii na 100 gramów, czyli w całej buteleczce ponad 300 kalorii. Ale tego cukru wychodzi bardzo dużo, mamy 40 gramów cukru. No i to, że mamy tutaj 25 gramów białka, moim zdaniem nie kompensuje tej wysokiej zawartości cukru. Aha, czyli się opłaca? But take a look at this. Could you mind reading the people what the young person wrote to you here? Third grade. Dear scientist. You're mocking a fourth grader? I'm just because they don't see the word spelled, I am enunciating. Dear scientist, what do you call Pluto if it's not a planet anymore? A nie, to jest ten fizyk taki, widziałem go, on gadał o planetach i tak dalej. If you make it a planet again, all the science... To jest ten, wiesz kto, taki sci-fan, tylko że jakby... jak to powiedzieć, co miał dramy w Minecrafcie kiedyś, taki youtuber, negatyw, nie? Jakby ci to powiedzieć, no nie ważne. Will be right. Why she's worried about the profit margins of publishers, I will never know. Do people live on Pluto? If there are people who live there, then they won't exist. Dobra, wderwiasz mnie. Od premiery definitywnej edycji trylogii GTA minęło już 2 lata i nie napełnią... Co ty pieprzysz? Nie, no, co umrę pewnie. Tak czas zapieprza. 2 lata minęły, ja myślałem, że to wczoraj wyszło. Americans first time in Germany. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tagen, sprechen Sie Englisch? Amerikaner, how may I serve you? I'll take a Hefeweizen. It is Hefeweizen. Ja, yeah, I'll take one. Okay. Dobra, już widać, że fake. To czyż on by się cieszył, że ktoś mówi do niego i by go nie poprawiał na pałę. Chyba, że Niemcy są chamy, ale nie, oni nie są niemili. Są mili, tylko to jakby... Ej, kawałek puszczę, bo wy nie wiecie o co chodzi, a ja to ciągle gadam. Aha. Czyli Niemcy. Niemcy, proszę pana. O kurde, Boże! Nie wiedziałem, że on to od razu... Ja myślałem... Ja pierdzielę, co za stupa. Ja myślałem, że on to dalej pokazywał, nie w tym szocie. Co za debil. Przepraszam, naprawdę, on pokazał coś innego. Ja pierdzielę. Naprawdę myślałem, że to w innym szocie było. Przepraszam, naprawdę, no nie wiedziałem, że to się tak skończy, ale on nie pokazał jakby historyczny znak historii, nie cenzuruj. Dobra, nieważne, przepraszam.
Tomasz odkrył, że jego córka nie ma okresu przez 2 miesiące. Od razu poszedł do apteki po test ciążowy. Gdy poprosił córkę o zrobienie testu, już wiedział, że jest w ciąży. Wpadł w szał i wydzierał się na nią. Po tym, jak się uspokoił, zapytał, kto jest tym zwyrodnialcem, który się z tobą przespał. Powiedziała, żeby poszedł do najbliższego... Nie, to nie będzie ten stary żart, racja. ...do baru i znajdzie sprawcę. Nie, udał się tam z Glockiem, w którym było 10 naboi, na wypadek, gdyby była to więcej niż jedna osoba. Jednak. Gdy wszedł, wymierzył w grupę chłopaków, którzy tam byli, i krzyczał, który zwyrodnialec zrobił to z moją kochaną córeczką. Barman podniósł rękę, Tomasz wymierzył w niego i krzyczał, a więc to ty zwyrodnialcu? Barman grzecznie powiedział, nie proszę pana, ale na pewno nie starczy panu naboi. Tomasz odkrył, że jego córka... Ciekawe. Co jest? Ty, to oni śpiewają? Co się dzieje? Would you like to buy my last dumbbell? I suppose I could use a little toning. Cześć. Pan się chodzi i pakuje, Oh my, how'd your right arm get so strong? Just lifting this dumbbell. I'm pretty happy with this baby. Now it's Lefty's turn. Oh, no you don't. I just got an idea. Bartender, sir. May I have a sugar-free ginger ale and make it flat? The bubbles burn my butt. God darn it, son! What the hell kind of sissy are you? Hey, are you sissy. Calling my life partner a sissy? Because $100 says he could whoop you in arm wrestling. Texas penny it is. God dang it! I've been played like a dimwit's kazoo. Yes! Homo, we make stówka jest! Your arm and my head gunk. Ograł go emotką nerdgę. On myślał, że to jest jakiś nerdzik, ty, a to jest Sigma. Nice. Dobra. Ale chciałem wrócić do pewnego... Nie. Ciekawe. Ciekawe, to się zapowiada. O czym to? Okej, chodzenie po schodach. Ona ma 13 lat? A ty skąd wiesz, zboczeńcu, ile ona ma lat? Jak szkoła niszczy zdrowie dzieci i naraża na choroby? 40% uczniów z całej Polski odpowiedziało, że nie ma dostępu do szafki w swojej szkole. To niby 60% ma? Kłamstwo. Teraz zgadnijcie, co według badań przeprowadzonych m.in. na UJ-cie jest główną przyczyną bólu pleców u dzieci. No nie zgadniecie, zbyt ciężki plecak. 83% ankietowanych odczuwało skutki uboczne noszenia ciężkiego plecaka. Wiecie, te skutki uboczne można jeszcze przeboleć, gdyby szkoła uczyła czegoś przydatnego życiowo. A mądra, taki ból pleców. Praktycznego. Ale schorzenia kręgosłupa przez dźwiganie książek do wkuwania życiorysów muzyków. Przecież to się nie opłaca. I pamiętaj, że gdy lekcja rządława, obserwuj Lesława. Jak? Okay. Ludzie mówią, że jest to najlepsze. Pierwsza pizzeria w Warszawie. Pokażę ci zaraz 30... Ej, widziałem komentarz i ktoś napisał tak. Księżulo fajny, uczciwy, ale Mister Krycha sprzedajna szmata. Tak ktoś napisał. I o co tu chodziło? Może ktoś powiedzieć? O co chodziło? Czy w czym on się sprzedał? Bo nie wiem. Bo ja nie oglądam Mister Krychy w ogóle. Kiedyś oglądałem. 28. najlepszą pizzerię w Europie według rankingu TOP 50 Pizza Europa. Ciao a tutti, na Alei Niepodległości. Zamówimy jedną z pizz i sprawdzimy, czy robi wrażenie. Zobaczcie, jak ta pizza o nazwie Brata wygląda. Za 47 zł. O kurde, drogie. Podkład pomidorowy z pomidorków San Marzano. No 50 zł taka pizza to drogo. No dodatkiem pikantnej kiełbasy Enduji. Mamy tutaj burattę Sorrentina i pesto z rukoli. Zobaczymy, jak to będzie smakowało. Czy jest ta kiełbasa? Bo on mówił, że jakaś kiełbasa. Ogromna ilość podkładu pomidorowego z taką delikatną nutą pikantości. Na przełamanie mamy tutaj pesto z rukoli, które całkiem dobrze smakuje. Burata śmietankowa, delikatna. Ciasto to liga. Duże, potężne brzegi, delikatnie chrupiące z zewnątrz, w środku puszyste. Co do ceny, między 35 a 50 złotych, ale to już powiedzmy sobie jest taka średnia warszawska. Podsumowując. Mamon zawruch. Ale to nie jak była. Jak najszybciej zbudować ogromną łapę, żeby twoi koledzy mieli wątpliwości, czy nie masz karabinów zamiast rąk. Przede wszystkim. Kolegą chcesz zaimponować? No to powiedz mu wprost, nie? Kolega nie będzie niemiły. On to zrozumie i
Będziecie razem. Ej, krakersiki bym zjadł. Ale czemu są w puszce w dupę metalowej? Ej, co jest? Fajne. Fallout 3 nie grałem, dobre to jest? Ale żeś dupę nabrudził. Kto zrobi mniej gryzów, wygrywa. Banan. Ten. 3 gryzy. 2. 1 gryz. 0 i w dupę. W sensie, dobra, skip. Słuchajcie, zapraszam do kupienia Fame'u pay-per-view, to macie pewnie linka. I zobaczycie, jak zgładzę polańską, nazwisko zobowiązuje oczywiście. Co? Aha, dobra. What is the largest number between 1 and a million that does not contain the letter N? Co? A może i milion po prostu? A nie, on też ma N. O kurde. Nie wiem. What's it? It's not And just think it through. So explain your reasoning. So all the numbers between... Nie, to będzie same ósemki chyba. Ta? So one has an N, two doesn't have an N. So you said the lowest number, right? Or the highest? The highest number. Highest number. So nine has an N, so... Between one and a million. Yeah. Million has an N. Nine. No. Eight. No N. So eight. You think it's 888? 888. Ah, but when you say it, 800. Hun. The N is in 100. Aha. No ale czytasz to matematycznie, ósemka. Patrzysz, my ty tego nie czytasz, ty widzisz liczbę 8, tak? 8, ty widzisz to, tak? Jakby czytasz to, widziałeś film Piękny Umysł tym, Russell Crowe? Czytasz to tak jak on, jakby głos w głowie twój to czyta. No, bo masz chorobę taką, no i jest wtedy dobrze. So you can't say anything with 100 or 1000, so it's 8. No. 8. Nearly there. Call me 800. 88. Yes. 88. Ej, skąd wy wiedzieliście? Niektórzy pisali 88. Skąd? These are not french fries. These are trash. I mean, seriously, they're... Dobra, zaciekawiło mnie to. 86% potato and 14% vegetable oil. What the fuck? Like, don't get me wrong. This is perfectly fine. But when I buy an apple, I don't... Konopski po angielsku. Expect it to be 14% orange. I want them 100% apple and I want my french fries 100% potato. Let me show you how to make actual french fries and not this fucking garbage. You want to grab a potato and peel it because no shit, that's how you make fries. Use your hand and snap your potatoes into bars. Rinse that shit in cold water for 45 minutes total, changing waters 3 different times. Copy and paste them onto a piece of paper towel. No dobra, ile roboty, ja się umarł z głodu, zanim bym to zrobił. Lay on another piece of paper towel, roll that shit up like a blunt of weed, completely dry your potatoes. You wanna get some robienie frytek to jest hardcore, chłopie, to jest tira gorsza niż kopalni. Robisz te frytki, zapieprzesz jak jakiś Skłodowska Curie w laboratorium mnie badała pierwiastki, niż się robi pieprzone frytki. One, co się dzieje? You want to freeze your batch of fries for 2 hours before refrying them at oil heated up to 350 degrees Fahrenheit. For the seasoning, add a little bit of cocaine, some good old-fashioned five spice, and some Parmesan. Now these are fries. But let's let the crisp do the talking. 10 out of 10, not a debate. Like and subscribe. Yeah. Let's make some chopped cheese crunch wraps. Kurde, samo jedzenie i koksy się wyświetlają. Co to oznacza? Next grill, 36-inch griddle. 85-15 ground beef. Get that nice and crispy. Then you want to chop it up, season it more. Then we're going to pile on those onions and jalapenos. Pepper jack cheese. Let that melt. We're going to scoop it all up into a bowl. Co byś zjadł najwięcej na raz? Czego? Czego byś zjadł najwięcej na raz, widzu? Sauce. Czy na jednym posiedzeniu byś opieprzył za pięciu? Czego? Ketchup. Mustard, chipotle sauce, mayo. Mrówek. Disassemble. Kebab. Gówno. Meat goes down. Lettuce. Mango. Tomatoes. Sauce. Tostada. Pizza. Is it back jak on the griddle pizza? Around 3 minutes per side on low heat? Ja chyba... These came out absolutely fantastic. I'm gonna give them a go. Ej, fajne to jest. Zjadłem to.
Check out Next Grill, link in my bio. Głowy? Wczoraj miałam bardzo słaby humor i Zacha uznał, że mnie zabierze na jednego drinka, mimo tego, że była środa. Jak sobie wracaliśmy, nam się tak strasznie zachciało chipsów. I uznaliśmy, że skoro to jest cheat day, to pójdziemy jeszcze do sklepu jakiegoś takiego alkohole 24 po chipsy. Przed tym sklepem stał człowiek, któremu dałabym na oko 19, może 21 lat. A widzieliśmy go już parę dni wcześniej i on do mnie mówi: ej, nie masz kabla od iPhone'a? Nie, nie mam kabla od iPhone'a. Ale w tym czasie otwiera zębami kolejnego browara, zaczyna gadać na głos, że kurde, bo jak nie mam kabla od iPhone'a, to rozładuje mi się zaraz ten telefon, a potem zasypiam w samochodzie, budzę się i nie wstaję do pracy. Boże, Monka S. Po chwili słyszę, jak bierze telefon, wybiera jakiś numer i mówi tak: cześć babciu, ja już nie mam siły pić. A babcia mówi: ale ty jesteś najebany, ja cię nie przyjmę do domu. Dzwoniłeś do matki? Dzwoniłem, ale mówi, że mnie nie wpuści do domu. Straszne. Po prostu ja nie wiedziałam, co się dzieje, bo ja myślałam, że to jest jakiś student, który po prostu sobie zachlał, bo w czwartek nie ma zajęć. Wczoraj miałam AH66. What's the matter? Why are you guys looking at me? Listen, we got all the audio, we got all the chat logs. Pytanie, mam ile jest płci na ziemi? Oh my god. Ej, czekaj, czy to jest coś jak ten? Aha, widzę po tytule teraz, to jest ECPU. Tylko w Walmarcie. Why are you guys looking at me? Listen. We got all the audio, we got all the chat logs, talking to Ali. We're gonna talk about it, alright? Oh my god, I'm just trying to have fun here. 23-year-old Christopher Carey, a transgender online sex predator from Hastings, Nebraska, believed he was communicating with a 12-year-old girl from Lincoln, Nebraska. You were talking to her last night about, you know, sex and... Oh my god, no, I'm... Nebraska. Oh, kurde. You wanted to take Allie to a dark place and make out? We'd drive around, go somewhere, and we could go somewhere in the dark or something to make out and stuff. Chris, get the away from me. Now we're going to place tons of pressure on Hastings PD, the detectives, and everyone involved to make sure Chris is prosecuted to the full extent. A czemu jak uciekał, to nie strzelali? W USA tak nie robią? Czy oni nie mogli? Avi Silverberg, trener kanadyjskiej drużyny kobiet w trójboju siłowym, był świadkiem, jakiego zawodniczki przegrywały z transkobietą Anną Anders, która ustanowiła rekord w wyciskaniu leżąc. W reakcji na tę sytuację Avi podjął niekonwencjonalne działanie. Zadeklarował się jako kobieta i zgłosił swój udział w zawodach, określając swoje zaimki jako cokolwiek. Co się dzieje? Zarabana dostanę. Co pozwoli mi wygrać. Jego występ zrobił ogromne wrażenie. Rozpoczął tak, wyciśnięcie około 145 kg, a następnie z łatwością podniósł około 157 kg. W decydującym momencie zdecydował się na próbę podniesienia około 167 kg, którą również zakończył sukcesem, pobijając wcześniejszy rekord o blisko 40 kg. Reakcja wcześniejszej transpłciowej rekordzistki Anny Anders była pełna emocji. Oskarżyła o jego tchórzostwo i działanie ze złośliwymi intencjami. To wydarzenie wywołało szeroką dyskusję na temat zasad i uczciwości w sporcie, szczególnie w kontekście udziału osób transpłciowych w zawodach. Avi Silver. Nie, w USA to są ciężkie problemy. We got our pineapple in the can. I need the juice. Znowu ten, co w dupę nie umie gotować i próbuje gotować. On mnie tak wnerwia. Obejrzmy to. Dobra, ostatni film. Idziemy obejrzeć film. Lay that bad boy out like that. Grab a napkin, towel, hand towel, paper towel, tissue. You take your little skewer and you run it through, okay? Bang! My family is raising much sugar. Sugar! Corn syrup. Co, Olek, za 45 lat? Witam! Ja. AH67. Okay. Ooh, look at that. Water, okay. One cup of water, okay. And again, just dip it in like so. Fine. Okay. Let's take these out. Oh yeah. And I get a little bit on the spoon like so, okay? Now come over here and I just do a little back and forth. Ooh, yeah, It's like expensive, you know what I mean? It's like an expensive treat. And there you have it! Blue candy pineapple, okay? Oh, wow!
Pakuję mu chyba. Po angielsku koza to goat. Ale jak byś nazwał grupę kóz? Goats? Nie, pewnie nie. Team of goats? A group of goats? No nie, a trip of goats. Aha, to w ogóle o co innego on pytał. Nie można goats powiedzieć po prostu? Goats? Goats? To jest cała wycieczka, kóz. A jak byś nazwał grupę ryb? Grupa ryb? Frosta? A group of fish? A, znowu o coś innego pyta w dupę. A, zbieranina? Ekipa ryb? Nie, powiemy szkoła ryb, czyli school of fish. To jak będzie z małżami, czyli clams? Co z małżami będzie? Dzięki kaczak. Kaczyburger? Nie. Kuczak Bugel. Dzięki za Prime. Wiele małż to będzie a lot of clams? Moglibyśmy się tak wybronić. Natomiast profesjonalnie mówi się a bed of clams. Pełne łóżko małż. A wiecie, z kim się najlepiej robi biznesy? Z fretkami. Bo na grupę fretek powiemy a business of ferrets. No i... Czemu takie dziwne określenia są? U nas też są takie na coś? Ej, weź daj przykład w Polsce na określenia takiego dziwnego. Moje ulubione, czyli a tower of giraffes. I mean... How ridiculous that is. Dziwne. Co zabieram dla Antka do jedzenia, gdy wychodzimy z domu? I jedziemy do twojego kolegi. Za nami... Nic, jedziemy do McDonalda. Bardzo aktywny dzień. Logopedia, basen i zabawa z kolegą, dlatego trzeba się dobrze przygotować. Woda? Tak. Kalafior? Nie. Pizza dużo. Ogórek? Tak. Pizzę pomidorki? Chciał, słyszałem. Kup mu pizzę, Mad. Już. Proszę. Pomóc ci zakręcić? Wędlinka z kurczaka? Tak. O, chrupiąca wlatuje, aż się uszy trzęsą. Wrap? Tak. Woda to zdecydowanie lepszy wybór niż soczki. Pomidorki koktajlowe są pizza bogate dużo w likopen. Wędlina drobiowa bez jedzą azotynu sodu to chude źródło białka. Ogórek to dobre źródło potasu. A takie słupki to świetna przekąska dla dzieciaków. Tortilla pełnoziarnista to źródło węglowodanów złożonych i błonnika. Ja skleiłem ją serkiem kanapkowym. Mandarynka, źródło witaminy A. Ale w sumie ten typek się mądry wydaje, bo co, dzieciaka od najmłodszego uczy i on jakby będzie wiedział, nie? A my to jemy maka i umrzemy w wieku 20 lat. Ja zaraz umrę pewnie. No ale luj. This is what I would make my girlfriend for breakfast if I was trying to convince her to let me become a stay-at-home boy. Mortadela, rodzaj włoskiej nietrwałej, wędzonej i parzonej kiełbasy o dużej średnicy, ale najlepiej podawać na chrupiąco. Friend. See, if I was a stay-at-home boyfriend, I'd have plenty of time to do things like make homemade brioche. Mama jest moim największym hejterem i jednocześnie największym fanem na Twitchu, przysięgam. Jakby tak wyglądam na streamie. Karolina, no wiesz, mogłabyś, możesz ładniej wyglądać na kanale, jakby co, tyś w takiej bluzie siedzisz, takiej czarnej, wielkiej, masz ładne kształty, no. Chyba tu chodziło właśnie o to, co powiedziała wcześniej, to był największy problem, że jaka ta jest bluza? Pokaż, no właśnie. Nie, taka bez makijażu, no wyobrażasz sobie, żebym ja poszła gdzieś, gdzie mnie ogląda kilkaset osób bez makijażu, jakby Karolina, no wygląda jakoś w internecie, potem ludzie cię oglądają, wiesz, to jest jedna strona mojej mamy, nie? Druga strona to jest takie coś, Karolinka, najlepsza jesteś, naprawdę taka dumna z ciebie jestem. 0-10 na Twitchu i walcach. Ej, mama robi tak, słuchaj. Pokażę ci, co mama robi. Chyba nie. Mama robi coś takiego. Patrz tam. Tu widz na szczęście. Na szczęście widz to w komentarzu zaznaczył. Mama nieuczesanej, zoła. Kocham widzów, serduszko dla was. Kocham was, kurwa. Gdyby nie wy, to byłbym nikim. Same kurwy na tym czacie są. Mama nieuczesany. Karolinka, ale byłaś na Twitchej walcach. Karolinka, bardzo dobrze ci poszło. Ja cię oglądałam, ja jestem dumna. Nie no, żartuję, na pewno jest miła i chwali ją, widzisz? Jakby przysięgam, jakby to są dwie odsłony mojej mamy, nie? Dobra, wystarczy tych shortsów. Blank Beats Production. Kusaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!